powoli zaczynają odkorkowywać się finanse ludzi. Uważam, że pierwszą strefę opanowaliśmy, przed nami następne, ale mamy już pierwsze ruchy i pierwsze świadectwa. Byłam poproszona, czy mogę się z wami podzielić świadectwem, więc się dzielę. Słuchajcie, może zacznę od tego, że wiecie, jeszcze nie robiłam takich nigdy ruchów, że kładłam całą kasę przed apostoła. To tak, jak jest napisane w Słowie Bożym, więc ja ryzykując po prostu wszystko, kiedy przyszłam do kościoła, położyłam na uwielbieniu wszystkie pieniądze, jakie miałam pod stopy apostoła. I wtedy miałam takie na uwielbieniu po prostu taką po prostu przekonanie, żeby to zrobić, wszystkie pieniądze wyciągnąć z portfela i położyć je. I później znowu byłam na uwielbieniu i miałam takie słowo, miałaś położyć wszystkie, a mi się przypomniało, że jeszcze tam kupa tych klepaków była, takie 2, 5, 1 złotych, nie? Więc słuchajcie, że... Później było tak po uwielbieniu. Ja mówię, wydałam wszystkie pieniądze. No i teraz mówię, ojcze, idę przez wiarę. I nawet mnie nie było stać, żeby kupić sobie wody. Wtedy Małgosia do mnie powiedziała, masz wodę za darmo. Więc napiłam się tej wody. Słuchajcie, nie miałam za bardzo paliwa też, więc... Ale wiecie co, bo przychodzą takie myśli, że no teraz jak będziesz jeździła na ewangelizację, jak będziesz to robiła, jak nakarmisz dziecko. Ale ja to przeklęłam, te myśli, bo ja samo to, że tu przyjechałam, to naprawdę to było, ja tylko przez wiarę. I słuchajcie, za 2 dni już miałam 2000, ponad 2000 na koncie. Ale to nie jest wszystko. Znowu miałam taką sytuację niedawno, bo to nie jest, że 2000 i w ogóle. Słuchajcie, bo ja szukam mieszkania. I z Arturem po rozmowie rozmawialiśmy. Mówi, no najlepiej będzie, jak będziesz miała teraz swoje mieszkanie i w ogóle. I jedyną rzeczą, dlaczego jego nie mam, to po prostu, wiecie, na mieszkanie trzeba kaucja, pieniądze i w ogóle, trzeba to mieć. Więc przyszłam z tym do Boga, bo wiem, że On mnie zaopatruje. I słuchajcie, zostało mi 1500 złotych i ewangelizację, paliwa, wiecie, jeździć, a ja mam duży bak, dosyć sporo jeżdżę, zrobiłam 7000 kilometrów, jak jestem tutaj w ogóle, to sobie policzcie, ile na to poszło paliwa. Oczywiście dziesięciny daję, ale daję dużo, dużo więcej, dlatego że wspieram jeszcze różne rzeczy, więc mało mi zostaje, zostało mi 1500 zł. I słuchajcie, moja córka, że przyjechałam tutaj lato, nie miałyśmy ciepłych rzeczy, więc ja tam nie muszę mieć, ale dziecko chciałam ubrać w ciepłe rzeczy. I poszłam po prostu do sklepu, żeby kupić jej kurtkę, ale zobaczyłam takie różne rzeczy i w ogóle mówię, Boże, ja nie będę żyła tak, jakbym nie miała. Amen. Ja nie będę żyła tak, jak nie miała. I wiecie co, wydałam na te zakupy 1000 zł, więc miałam 1400, więc zostało mi 400 i miałam jeszcze niezapłacone przedszkole. I miałam niezatankowany w ogóle samochód na paliwo, więc jeśli bym miała wybór, bym zatankowała samochód, niż zapłaciła za przedszkole. Wiecie, takie stawiam po prostu, przede mną są wybory. I ja mówię, w ogóle, mówię, Boże, po co ja mam w ogóle wybierać? Ty płacisz moje rachunki. I pojechałam do domu i chciałam zobaczyć, ile jeszcze jest na koncie belgijskim, wiecie, tam mi przychodzi takie na dziecko, tam nie wiem, 100 ileś tam euro, czy coś takiego miesięcznie, nigdy nie dostałam więcej. Słuchajcie, ja patrzę w ogóle na konto i w ogóle musiałam do Małgosi w nocy pisać, mówię, Małgosia, to cud. Słuchajcie, dostałam 27 tysięcy. Taki jest Bóg. Mam teraz na mieszkanie, mam teraz na kaucję i na mieszkanie, że mogę żyć bez pracy następne kilka miesięcy. Chcę, żebyście zwracali na to uwagę. Trwajcie w wierze. Ustaliliśmy, że będzie się wszystko odkorkowywało. Krok po kroku. Ale co jest bardzo ważne, nie mówcie Bogu, jak to się ma dziać. To jest bardzo ważne. To On jest zaopatrzycielem.
O, jeszcze. Chodzi o to, że nie wolno stwarzać ramy, bo to rama będzie wiązała Bogu ręce. Pozwalajcie na to, żeby Bóg mógł robić to, co chce. A On powiedział, nie zostawię cię i nie opuszczę. Nie zostawię cię, nie opuszczę. A dzieci sprawiedliwych nie będą cierpieć głodu. Pamiętajcie o tym.